Czołem, tu Monika Maszkiewicz, a Wy oczywiście oglądacie Trend Challenge. Dziś na tapecie Karolina z kanału Stylizacje, Dominik Rupiński i Maw Fashion. Komu przypadnie 5 gwiazdek plotka, a komu poszło tym razem nieco gorzej? Sprawdźmy to. Od czego dziś zaczniemy? Oprócz modnych neonów w trendach utrzymują się także nudne beże. Outfit od stóp do głów w tym jednym, konkretnym kolorze to prosty przepis na to, by wyglądać naprawdę modnie. Ale uwaga, wygląda na to, że nie do końca jest to takie łatwe. Na warsztat weźmy look Karoliny z kanału Stylizacje. Jest beż? Jest. Ale zdecydowanie zabrakło tu fasonu. Ten krój sukienki zupełnie mnie nie przekonuje. Do tego pasek i torebka, które są w totalnie niepasujących do siebie odcieniach. No i te nieszczęsne klapki. Jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, klapki mogą być naprawdę świetnym rozwiązaniem. Zobaczcie. Ale te wyglądają jak domowe kapcie. Tym razem dla Karoliny 2 gwiazdki plotka. Jeśli oglądacie Trend Challenge na bieżąco, to wiecie, że bardzo na czasie jest motyw tie-dye, inaczej efekt zawiąż pofarbuj. Jedną z moich ulubionych stylizacji nawiązujących do tego trendu jest ta w wykonaniu Maw. Jej bluzka z długim rękawem to dla mnie absolutny sztos. Do tego skórzana mini ze złotymi guzikami. Zwróćcie uwagę, że w innym przypadku ta spódnica mogłaby być uznana za odważną lub może nawet wyuzdaną, ale dzięki temu, że Maw wystylizowała ją z górą o długim rękawie, nie ma o tym mowy. Dziewczyny, to trik, który naprawdę warto wykorzystać. No i nie mogę nie wspomnieć o fenomenalnych dodatkach. Okulary przeciwsłoneczne z neonowymi oprawkami, czarne szpilki z wiązaniem w kostce i torebka w tym samym kolorze. Nic dodać, nic ująć. 5 gwiazdek plotka dla Maw. Oczywiście nie może zabraknąć męskiego akcentu. I tak oto chciałam Wam pokazać tę stylizację Dominika Rupińskiego. Bloger pochwalił się na Instagramie, że ten outfit przygotowała dla niego Asia z kanału Aż Plum Plum. I tutaj z mojej strony wielkie szapoba dla jej pracy. Nie wiem od czego zacząć, bo wszystko jest tu absolutnie doskonałe. Kolor czarny. Total looki w tym kolorze to klasyka. Ale tu dochodzą także modne fasony. Przede wszystkim plusy należą się za półgolf i marynarkę. Zwróćcie uwagę, że Dominik spiął ją w pasie. To świetne rozwiązanie nie tylko dla chłopców, ale także dla dziewczyn. Do tego buty czanki w tym samym kolorze i modna, przewieszona przez ramię nerka. Dominik, Asia, 5 gwiazdek plotka. Nie zapominajcie o opisie pod filmem. Tam znajdziecie podobne ubrania, które pomogą Wam stworzyć wystrzałowe outfity. Koniecznie dajcie mi też znać, czyją stylizację mam wziąć pod lupę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!